W niedzielę 17 czerwca miasto partnerskie Puck zaprezentowało się na cieszyńskim rynku. Do Cieszyna przyjechali nie tylko artyści, ale również włodarze Pucka na czele z panią burmistrz. Goście zaprosili publiczność do wspólnej zabawy, degustacji regionalnych potraw oraz oglądania kaszubskiego rękodzieła. Po raz trzeci robimy taką fajną wymianę partnerską. Cieszyn w Pucku za 2 tygodnie, a dzisiaj Puck w Cieszynie. Mamy takie banery i tu i myślę, że to jest wspaniała forma promocji. Państwo w górach, blisko granicy z Czechami, my nad morzem, nad Zatoką Pucką, bardzo blisko granicy ze Szwecją. Dzieli nas właściwie tyle kilometrów, ile lat w tym roku obchodzi miasto Puck. 670 kilometrów. Jeszcze parę lat temu to może wydawało się dużo, ale mamy autostradę, dużo łatwiej się nam przedostać. Zresztą my zauważamy, że coraz więcej cieszyniaków, cieszynianek i ludzi z tego regionu do nas przyjeżdża. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. My jesteśmy bardzo przyjaźni, myślę, że jest ciekawie. Ta nasza Zatoka Pucka jest taka bardzo przyjazna dla dzieci, jest płytka, bardzo ciepła, najcieplejszy akwen nadmorski w Polsce na pewno. Mamy ciekawą historię, mamy fajną kuchnię, jesteśmy bardzo gościnni, więc cóż więcej, przyjeżdżajcie do nas. Jak ta współpraca przebiega pomiędzy Puckiem a Cieszynem? No właśnie na takim polu kulturalnym dzisiaj również otwieramy wystawę prac malarskich naszych artystów, 4 artystów. Nawiązała się też współpraca między szkołami. Ona jeszcze może nie jest wcielona w życie, ale już takie rozmowy trwają i mam nadzieję, że to pole również będzie zapełnione, bo to jest bardzo ważne, najważniejsze, żebyśmy się wzajemnie poznawali. Bardzo dużo nas łączy, ale też dzieli. To jest ciekawe. Państwo macie zupełnie inną historię, tak? Dla ludzi, którzy przez wiele lat byli pod zaborem pruskim. Temat Galicji, Franciszka Józefa, historia, która u was się przewija, jest zupełnie obca. Również są różnice religijne, kulturowe, więc to wszystko jest bardzo ważne, żebyśmy w Polsce zrozumieli, że jesteśmy też różnorodni, ale przez to właśnie ciekawi. Tą różnorodność też możemy dzisiaj na scenie tutaj oglądać. Kto z wami przyjechał? Może kilka słów o tym programie artystycznym. Przyjechał z nami zespół Da Capo al Fine. To jest taki zespół, który od 15 lat tworzy w Pucku. Fantastyczne kobiety z Łodzi przyjechały do Pucka, zakochały się w naszym mieście, dają z siebie wszystko. I mamy już właściwie kolejne pokolenie, już nawet dzieci pierwszych tancerek. Mamy jeszcze wiele innych atutów kulturalnych, taki amatorski teatr, nazywa się Wiek Odtrudny, z którym też chcielibyśmy do Cieszyna kiedyś przyjechać. Mamy też amatorski dużo grup, na przykład przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa takie koło artystyczne, plastyczne i te prace też można było w Cieszynie pokazać. Zresztą z tego co wiem, to jest kolejny punkt wymiany w przyszłości. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie chce z naszym nawiązać kontakt, wymieniać się, też i turystycznie, bo nasi emeryci są bardzo ciekawi, jak jest w Cieszynie w okolicy i państwa emeryci chcieliby do Pucka i do okolic przyjechać, więc tych punktów jest sporo. Dzieci, młodzież, dorośli, także myślę, że będziemy tylko to rozwijać. Cieszyn zawita do Pucka za 2 tygodnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.